Siemaneczko, Kiszak z tej strony. Moje włosy muszą wyglądać tragicznie, ale witam was wszystkich bardzo serdecznie na tej drodze do IEM-a, na której mi na pewno tutaj potowarzyszycie, może nie na żywo, ale w tym vlogu. Także mamy piąteczek i rozpoczynamy drogę do Sosnowca, który już jest wbity w nawigację. Także trzymajcie się, zapinajcie pasy i lecimy. Dobra, cel Sosnowiec został zaliczony, pyk. Tak to wygląda wszystko ładnie w Sosnowcu. Powiem wam, że czuję tutaj taki, nie wiem jak to nazwać, taki polski zapach typowy z takiego polskiego domu. Ale telewizorek spoko. Bagus już przyjechał z bratem. Czekamy na diabeł, na Bladeusza. Najgorsze jest to, że nie będzie dobrodzieja, bo dobrodzieja z kurwa z koką naszą złapali, bo stwierdziliśmy, że my nie będziemy żadnego polskiego koksu tutaj wciągać, tylko dobro nam dobry skarbik przywiezie, złapali go z tym kilogramem, no i eldo, nie będzie niestety dobrodzieja, ale jakoś sobie poradzimy, może przez Skype'a się z nim naklejemy. Trzeba się ten odświeżyć noska, przypudrować i pewnie będziemy musieli coś zjeść, także see ya. Siema gałgany! Siema gałgany! Kurwa! Nic wczoraj, słuchajcie, nie po ten. Ale mam ryj tłusty, od wódki napuchnięty. Nic wczoraj nie ponagrywaliśmy, bo zachlaliśmy pałę w knajpie. Bo tam jest ten. Bladi, dobrodziej. I ten diabeł na samym końcu. No, diabeł trochę wyrósł, jednak okazało się, że nie jest taki mały jak mówi. Ale małego to ma, nie? Ale to wam już później opowiem chyba na streamku, pewnie już nawet to powiedziałem. Czekamy na ten, na Uberka, bo tak siarzy to jebać, nie? I w Uberze zawsze trzeba przypału narobić. Mam nadzieję, że jakiegoś dobrego narobimy. Elo, elo! A to witam jest w kolejnym odcinku Przygody w Sosnowcu. Co się wydarzyło w Sosnowcu, zostaje w Sosnowce. Jakiś odcinek. Jak diabeł zgubił kurtkę. Tak, to jest taka anegdotka mała. No. Adam jest on tam siedzi, ćmi tą fajkę. A ja jestem plaga. Tak. No. Więc nie, witam nas. Tam jest plaga. Nie, a tam jest. To jest ten. To jest dobrodziej. To jest dobrodziej. Nie, to jest dobrodziej. Wszyscy widzicie, no ten koks to no. Nie działa za dobrze do głowy. No, no to see ya. A ja się tutaj stoję jak pan, kurwa. Jak pan, mogę z góry popatrzeć na tych śmieci. A tu jest jakiś ten. Twój stary. Kim ty jesteś? Matką i ojcem zaraz. tutaj jest ten człowiek, który ma ten. Od zdrajców, nie? Tak. Także jak jego gdzieś zobaczycie, to bijcie. Jak ktoś jeszcze chciał do lepszego streamera przejść, to zapraszam serdecznie. O, dobra, to tam się cięcie zrobi. To jest, słuchajcie, komputer napędzony krwią Polaków. Tutaj widzicie, normalnie się wlewa. Jedyny podobno, komputer w całym Sosnowcu. Tak, i... Zbudowany z malucha. I tutaj jest taka moc przerobowa jednego człowieka na jedną dobę, nie? Pakujecie do środka, tutaj od góry zmielone, wszystko musi być w blenderze. Ja z drugiej strony jeszcze wejdę. No, dziękuję. No to jest plag, musiał wejść, bo jest atencjuszem. Tutaj Gothic by chyba śmigał na ultra, tak mi się wydaje, jedyneczka. Nie? Odpaliłby Plagus. Goticzka? No. Nie, zapytaj pana, ale chyba tak. Jeden Bladi.
jest! Patrzcie, plaga stoi jak pan normalnie, za bramką, gdzie nie można wejść, tam nie można wejść. Trzeba mieć wejście, a ja jak plebs po drugiej stronie, nie mam wejścia. Mam za małego. G7X-a, Mark II. Ty, jakby wyrzucić porównanie z dwóch stron, to samo kamerujemy, nie? Jedota taka straszna, że szok. No, ja nie wiem, jak można mieć takie. Kurwa, ma jakąś starą wersję, niby zarabia na tym, a nic. Vladi został rozpoznany i przypał. Patrzcie, widzicie? O, tak to jest. Dobra. A, presy, rzeczy. Madzia to streamer. Madzia jest streamer. Przez takich jak wy, prawilne chłopaki, muszą patrzeć na świat zza krat. Pozdrowienia do więzienia. Tu jest wasze miejsce, plebsie, tam dokładnie. U tym jesteście. Odpadem i plebsem. Wczoraj było trochę za dużo. Popite. Tak. Przez co mamy taki efekt napuchniętego pyska. Mi strasznie puchnie zawsze. Dobra. Po tym, także trzeba ten się uspokoić. Nie ma takiego chodzenia. Zaraz się będę widział z tymi moderatorami i sponsorami. Także ujawnię ich wizerunki. Jakbyście ich chcieli bić, no to już będziecie wiedzieć, kogo szukać dokładnie po ryju. Mam nadzieję, że tam siusiaczka wsadzą, nie? Czemu ja mówię takie rzeczy? Są ludzie wokół, a ja gadam takie pierdoły, nie? Patrzą na mnie jak na pojeba. No, witam. Jak już jesteśmy na tym IEM-ie, to tutaj patrzcie, jakie ma dobre koszulki. Widzicie to, kurwa? Najlepsza koszulka z Fiszek.com. Stoję sobie tutaj. Podobno niektórzy będą odnawiać moderatorów niedługo, ale to z tego relacji nie będzie, to wiadomo na innym portalu. Każdy wie, nie? Gdzie tam Rafatus streamował. Jak tu nie mogę teraz wymieniać i szkalować po kolei, ale... Pyk! Ona się wstydzi. Ten się wstydzi trochę. Ja nie chcę nic mówić, ale on to akurat tutaj co tydzień tego moda odnawia. No, my się z nimi widzimy w knajpie za jakiś czas, także będzie pite, wiesz o co chodzi, nie? Mam nadzieję, że ktoś jakiegoś dobrego lekarza ogarnie. Także wy tam mordy trzymajcie się i pamiętajcie, że chętnie mu, nie? Dobre chłopaki. A chciałem tylko powiedzieć, że jak się im dzisiaj zajmiemy, to będzie takiego kata, że jutro nie ma streamu. Nie no, jak to jutro nie ma? Pozdrawiam do domu. Pozdrawiam jebacza, który był zbyt leniwy, żeby dołączyć do nas. O Boże, jebacza. Tak, jebacz bardzo, żeby się... Smutno nam, że nie ma jebacza. Ale jak zobaczył, jak jest dzisiaj, jesteś normalnie zmarnowany, to myślę, że będzie robione. Pozdrawiamy. Swojego behemota z dzisiaj. Pozdrawiamy pociąga, żeby zawsze był umyty. Rakso nie pozdrawiamy. Wszystkich z kanału, oprócz Rakso, jebacie Rakso, tak jest. No, jebaczy nie ma, ale w roku ma dzięki temu dwie nerki, nie? Także wszystko okej, okay. nie obudził się pan. Ja generalnie lat 17, o moda się postaram, więc pedofili jeszcze nie będzie, bo to jest na legalu, nie? Nie bać Generalnie moich modów to popierdoliło, nie? Starają się na innych. Dobra, nie wszystkich, ale no nie wszyscy są w porządku, nie? Kuje, to generalnie dobre szoty robi. A po IEM-ie chodziliśmy do Guje? Na co? Na szoty! No nie, jestem porobiony, także źle się czuję. Jakoś się, no, zedytuję się tam, wstawi się kogoś lepszego. Davida Hasselhoffa może to dobrze wygląda. Nie no, diabeła to nie. No, także see ya. Patrz, dostałem fanarta na żywo, mega podjarany jestem, będzie ten, będzie walony do tego, mówię wam, widzicie, tu jestem ja od lewej, jebacz moderator, best shotter to Guje, ale nie wiem dlaczego Guje jest dziewczyną, a bo on ma tą z Lola, nie? Jest Grochu jest na żywo, ale jak na razie nie mogę pokazać twarzy, ale ma koszulkę, także moda nie straci, bo jest taka umowa, że jak będzie mod bez koszulki, to ten, to traci, bo to jest top donator, wiesz? To on musi być wyżej, no. On tak chciał. Błoniow, pięknie, bardzo ładny. No to co, słuchajcie, jedliśmy wiarach, ja się z przeprosią zagram. Chłopakami sobie posiliłyśmy wczoraj, wyszliśmy do knajpy. No jak zwierzęta fotografowali, takie typowe, ale to nie mogę było to spodziewać czego innego, no wiadomo, jak sosnowy chciała, na lepiej by była wtedy, no. Ja już poszedłem tu. I to, dalka na streamka, także się zbliżymy za chwilę niedługo, no i tyle, no i Emi, całkiem spoko, ale na bezstrzału, no co tu nie zrozumiemy, bo tu komputery, gierki, kurwa, każdy ma to w domu teoretycznie, nie? Także ten, trzymajcie się i do zobaczenia, mam nadzieję, że widzimy się na jakiejś następnej takiej imprezce.